Witajcie w kolejnym odcinku, kolejny dzień z rzędu. Ja się tego nie spodziewałam, takiej aktywności. 100 lajków do końca dzisiejszego dnia, już raczej tego nie wbijecie. To nowy film pojawi się jutro na kanale. A dziś zajmiemy się bardzo potrzebnymi rzeczami i rzeczami, o które najczęściej pytacie przede wszystkim podczas streamów, więc zapraszam do oglądania. Na pewno przyda wam się to przy robieniu serweru. Jeszcze jedna rzecz, każdy kto napisze jakikolwiek komentarz dostanie ode mnie pamiątkowe serduszko. Chodzi oczywiście o te symbole, które macie tutaj na przykład po prawej stronie, o te różne znaczki. Chodzi też o kolorystykę, którą teraz zrobimy, no i na przykład jeszcze specjalną czcionkę, o którą często pytacie. Więc w pierwszej kolejności musicie przejść na stronkę, którą oczywiście macie w opisie. W opisie w ogóle znajdują się wszystkie linki, zawsze pod każdym materiałem, więc zajrzyjcie tam, żeby sobie właśnie móc na tą stronkę wejść. I tutaj mamy właśnie stronkę do symboli. Możecie sobie dowolnie wybierać, jaki symbol chcecie. Na pewno można ładnie tutaj serwer poprawić, jeżeli chodzi o kwestie wizualne. I na przykład przykładowo mamy tutaj na przykład jakąś gwiazdkę, pierwsza, która rzuciła mi się w oczy. Klikamy sobie ją, możecie tutaj też na górze na przykład skopiować sobie ją. I teraz słuchajcie, wchodząc w wasze pliki serwera, wybierzmy sobie nasz tutaj plugin, który będziemy edytować, czyli w tabie mamy zrobionego scoreboarda, to też tutaj sobie to wkleimy, powiększę, żebyście wszystko widzieli. I teraz taki myk, jeżeli wklejacie symbole, musicie na początku na górze kodowanie zmienić na UTF-8, aby ten symbol działał, bo jeżeli zostawicie w ten sposób, wkleicie, zapiszecie i później będziecie chcieli tak jakby, jeżeli to zmienicie, to zobaczcie, zmienia się to na znak zapytania, więc tak samo będzie na serwerze, jeżeli byście przeładowali plugin, więc musimy po prostu zostawić na UTF-8 i w tym momencie możemy tutaj w dowolnej linijce wkleić, wklejmy sobie na przykład poinformacja właśnie tą gwiazdeczkę. I teraz w momencie, kiedy sobie przeładujemy serwer, wpiszemy sobie tab reload, jak widzicie po prawej stronie mamy gwiazdkę, więc w ten sposób robicie ze wszystkimi symbolami, które chcecie w gdziekolwiek wklejać, nie musi to być na scoreboardzie, może być to w komunikatach, gdzie tylko chcecie. Teraz jeżeli chodzi o fajną czcionkę, na tej samej stronie musicie tutaj kliknąć generator czcionek i w tym miejscu możecie sobie na przykład wpisać siemano, siemano raperka, nie wiem, na przykład coś takiego. Musicie wybrać sobie tutaj kapitaliki i tak samo kopiujecie ten napis. I aby móc wkleić, również musicie sobie na UTF-8 zmienić, bo inaczej to nie będzie działać. Wkleimy sobie to na przykład tutaj w pierwszą linijkę. To nie przejmujcie się tym, że to się wklei w taki sposób, bo tak po prostu konfigi czytają, że to są po prostu takie jakby takie kwadraciki, prostokąty, nie kwadraciki. No ale to tak po prostu czyta i na serwerze zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zapisujemy sobie całość, znowu przeładowujemy to i zobaczcie, tutaj na górze macie tą czcionkę, o którą najczęściej pytacie. Często właśnie już serwery na hologramach tego używają i tak dalej, więc w ten sposób właśnie robicie taką specjalną czcionkę. No i jeżeli chodzi o czcionkę do takiej fajnej właśnie kolorystyki, możecie sobie tutaj wpisać na przykład YouTube, czy tam jakieś wasze IP serwera i macie tutaj różne formaty, które... Niektóre pluginy na przykład mogą nie przeczytać wam formatu tego, który teraz widzicie z paragrafami, czyli konsolowego, a na przykład przeczytają wam ten, więc jeżeli jakiś kolor wam nie wchodzi i na przykład nie zamienia się na dany kolor, że nie macie na przykład tego, co chcecie, tylko są jakieś błędy przy tych wklejaniu tych napisów właśnie takich kolorowych, to próbujcie po prostu z każdym formatem, bo zawsze któryś z tych formatów musi siąść, w przypadku pluginów na oczywiście wersje tam wyższe, więc na przykład robimy sobie napis YouTube, kopiujemy sobie tą całość tego magicznego znaku, tutaj po lewej stronie możecie sobie ustawiać jaki tylko chcecie, nie wiem, zróbmy sobie na przykład taki, kopiujemy sobie całość i oczywiście wklejamy w dowolne miejsce, czyli możemy sobie wkleić to na przykład w lukę popingu, Ctrl-C, Ctrl-V, oczywiście to się wkleja, zapisujemy sobie całość, przeładowywujemy i zobaczcie, po prawej stronie mamy właśnie ten napis YouTube, więc w ten sposób właśnie robicie takie gradientowe napisy. Teraz przejdziemy do prefiksu w Essentialsie. Myślę, że to jest najczęstszy używany plugin przez wszystkich, a na przykład zobaczcie, jak wpisuję ukośnik spawn, wyświetla się przykładowo wasze IP serwera i możemy zmieniać dowolnie kolorki, więc zaprezentuję wam, w jaki sposób to zrobić. Essentials oczywiście sobie wpisujecie w Google Essentials, wchodzicie tutaj w pierwszy link,
ponieważ to jest oficjalna stronka, więc najlepiej stąd pobierać, klikacie downloads i pamiętajcie o tym, żeby sobie tutaj wybrać stabilną wersję, bo tu są deweloperskie, które często mają błędy i oni jakby ulepszają, ale to jest jakby cały czas poprawiane, więc stabilna wersja mamy 2.21, pobieracie sobie, to jest główny core, czyli bez czego te pozostałe pluginy i jakby takie wtyczki, można powiedzieć, nie będą działać, więc jeżeli sobie pobierzecie to, to możecie również pobrać plugin, którym ustawiacie na przykład kolorki na czacie rank, no i na przykład Essential Spawn, żeby gracze mogli teleportować się na spawna, więc to pobieracie i wgrywacie oczywiście do waszych tutaj plików, czyli do miejsca, gdzie macie wszystkie pluginy serwerowe. Ale żeby móc te prefiksy zrobić, słuchajcie, musicie mieć na przykład program, jakim jest WinRAR, możecie sobie go pobrać, linki będziecie mieć w opisie, żeby móc po prostu zajrzeć do środka tego pluginu. I teraz przejdźmy właśnie do tego. Jak widzicie, mam tutaj nasz Essentials na pulpicie, więc klikamy sobie na niego prawym i właśnie otwieramy za pomocą na przykład tego programu, o którym przed chwilą wspomniałam, czyli za pomocą WinRAR-a. I w tym momencie pojawią wam się tutaj właśnie takie różne pliki, czarna magia dla niektórych to może być, ale to nie jest takie trudne, jak się wydaje. I aby zedytować nasze prefiksy, musimy sobie wypakować pewne rzeczy i za chwilę zaraz pokażę wam to, co zrobić, więc musimy sobie wypakować message.pl, bo oczywiście chcemy, aby to było wszystko po polsku. I oprócz tego możemy sobie jeszcze wypakować plik tutaj sam messages properties. I właśnie kiedy to zrobimy, wrzucamy sobie te dwie rzeczy, słuchaj, naszego po prostu folderu Essentialsa. Ja już, jak widzicie, mam to zrobione, ponieważ sobie to edytowałam, więc przeciągacie te pliki i po prostu wrzucacie tutaj w to miejsce. Okej, i teraz sobie możemy na przykład zedytować messages.pl, ale słuchajcie, żeby wam to działało, musicie wejść w config jeszcze, jeżeli nie macie tego zrobionego, kliknijcie sobie na tą lupkę lub możecie, jak widzicie, kliknąć też Ctrl F, i wtedy wyświetli wam się tutaj miejsce, żeby wpisać jakąś frazę i wpisujecie sobie na przykład lang. Klikacie enter i teraz wyszukuje wam tutaj, jak widzimy, sobie powiększę, żebyście to widzieli dokładnie, mamy coś takiego, a początkowo będziecie mieć pewnie taką wersję w ten sposób. Więc to jest tak jakby domyślna i teraz jeżeli chcemy zmienić właśnie język, żeby ten plik był czytany, to zmieniamy na PL, zapisujemy sobie całość i wtedy automatycznie już pobiera nam z tego właśnie konfigu messages.pl, możemy sobie już w niego wejść i właśnie możemy sobie tutaj wszystko edytować, też wam trochę to powiększę i tu macie wszystkie dosłownie komentarze, które w sensie wiadomości, które wam się wyświetlają przy wpisywaniu jakichś koment, ale pamiętajcie o tym, że tu są polskie znaki, więc żeby polskie znaki wam działały, również musicie zrobić to, co było wcześniej, czyli kodowanie zmieniamy na UTF i jak widzicie jest włącza, a nie uwaga tutaj jakieś takie coś, nie? Więc pamiętajcie o tym, za każdym razem to zmieniajcie. I teraz, jeżeli chcemy sobie zedytować właśnie na przykład jakimiś kolorykami, gradientami, ja sobie znajdę mój fragment na przykład, żeby tutaj ten prefiks survival znaleźć, żeby wam pokazać, jak to działa. O! Jeżeli chcemy na przykład takie gradienty wpisać, wkleić w dowolne miejsce, to musimy właśnie wybrać format związany z tymi paragrafami, czyli przechodząc z powrotem na tą stronę, musimy wybrać tryb konsolowy, żeby to sobie skopiować, bo jeżeli sobie wkleicie to, to wydaje mi się, że to nie będzie działać, nie jestem pewna, ale po prostu pokazuję wam to, co na pewno tutaj działa. Więc tutaj mamy na przykład Help Opa, też zmieniłam właśnie na taki inny wygląd, żeby nie był taki domyślny, dlatego to jest takie długie, mogę wam od razu pokazać właśnie, jak to wygląda. Wpiszę sobie help op, czekajcie, nie, czas małej literki. Jak widzicie, help op jest troszeczkę inny niż defaultowo, możecie dowolnie zmieniać wszystkie komunikaty właśnie, na przykład spawn, set home i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, jak ukośnik tepa wpiszecie i chcecie, żeby tutaj też nie było domyślnych kolorków, to musicie sobie znaleźć taką linijkę, jak już wam tutaj pokażę, command to jest wyżej na pewno. Już wam tutaj znajdę to dokładnie. To jest bodajże tutaj w tym miejscu. Jak widzicie, mamy command help line usage. Jeżeli ktoś właśnie wpisze złą komendę, albo na przykład wpisze samo MSG, to jak widzicie, wyświetla wam się taki komunikat i właśnie to robicie w tym miejscu. Pierwsza linijka, przez co ja tutaj mam survival użycie, to jest właśnie to help line 3. I tutaj help line usage to jest właśnie to, że to jest na zielono, wysyła prywatną wiadomość, jakby taki opis tej komendy. I teraz jeszcze ostatni myk, jeśli chodzi o Essentials, ja kiedyś to nagrywałam, ale stwierdziłam, że to zawrę jeszcze raz w takim odcinku, bo często o to pytacie. Essentials ma takie różne aliasy komend, nie? Czyli na przykład działa tutaj tepa i działa też etepa, nie? Więc możemy sobie pewne komendy właśnie z tego pluginu wyrzucić i aby to zrobić, musicie z powrotem wejść w nasz tutaj plugin, który mamy wypakowany, klikamy Open WinRAR i w tym momencie musicie sobie wypakować plik, jakim jest plugin IML.
I sobie to tutaj możemy właśnie zedytować. Klikamy sobie prawym, edytujecie za pomocą, nie wiem, na przykład ja mam edit pada jeszcze oprócz notepada plus, którego widzieliście w poprzednim odcinku. I sobie właśnie tutaj możemy wszystkie komendy wyrzucać. Tylko pamiętajcie, że nie możecie możecie to usuwać. Możecie usunąć całkowicie komendę i ona wtedy nie będzie po prostu działać. Więc sobie możemy tutaj na dole wpisać na przykład tepa. I jak widzicie, mamy tutaj komendę tepa i tutaj są wszystkie aliasy, więc tak naprawdę jakieś etspack, co to w ogóle jest? Dobra, więc możemy sobie w ogóle tą linijkę aliasów usunąć. Zapisujemy cały plik, zapisz. I teraz słuchajcie, żeby to działało, no to musimy oczywiście z powrotem otworzyć naszego tutaj nasz Essentials i ten plik plugin wrzucić z powrotem po prostu, kliknąć OK. I teraz, słuchajcie, musimy oczywiście nasz plugin na nowo wrzucić do naszego tutaj plików, naszych serwera, żeby jakby załadowało się razem z tą zmianą. No i oczywiście pamiętajcie, że musicie zrestartować serwer, żeby to działało. I teraz, słuchajcie, zobaczcie, w momencie, kiedy wpisuję tepa, to komenda działa, a kiedy wpisuję etepa, tej komendy po prostu nie ma. No i teraz właśnie z tego miejsca przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli w momencie, kiedy wpisujecie losową komendę, żeby wyświetlała wam się takie... W ogóle tutaj ly brakuje, ale dobra. Żeby wyświetlała nam się taka komenda, a nie ta paskudna biała, która jest zawsze domyślnie na każdym serwerze. W tym celu oczywiście wracamy do naszych plików, musimy sobie wejść tutaj w spigot IML i tak jak to było wcześniej, standardowo zmieniamy sobie kodowanie, żeby nam wszystko ładnie działało i to dokładnie mamy przy unknown comment. Musicie sobie tutaj wkleić swoją frazę, kolorowo jak tam chcecie, nie wiem, dowolnie. Oczywiście jeżeli to zrobicie, musicie całkowicie zrestartować serwer, żeby wam to działało. Tutaj możecie również zedytować wiadomość o whitelistie i wszystko będziecie właśnie mieli jak tutaj widzicie, jeżeli nie ma jakiejś komendy, to wyświetla się to. Kolejna rzecz, o którą często pytacie, to jest przepychanie. Wystarczy wejść w config, tutaj paper global i w tym miejscu sobie wyłączacie, true dajecie na false i gracze nie będą mogli się przepychać właśnie na tych wyższych wersjach. Myślę, że to jest dość istotne na survivalach, żeby właśnie nie wypychali na przykład za linię PvP. No i proszę Państwa, jesteśmy już przy ostatnim punkcie, jeżeli macie kolejne pomysły, co jeszcze w takim odcinku mogłabym zrobić jakąś drugą część z tego, to możecie pisać komentarze. I teraz przechodzimy do tego, jak na przykład sobie pobierzecie taką paczkę survival, która tutaj jest już skończona, tylko ja wyłączyłam pewne pluginy, a jednak ich nie wyłączyłam, dobra, nieważne, którą możecie sobie, będziecie mogli pobrać, żeby zedytować wszędzie łatwo, na przykład ten napis survival.pl, jeżeli macie takie większe pliki, to musicie sobie zrobić to na przykład w taki sposób, że przechodzimy przykładowo do na przykład naszego Essentialsa, mamy tutaj message.pl i klikamy oczywiście na UTF-8, szukamy sobie naszej frazy, czyli takiej najdłuższej wiadomości, musimy sobie zjechać na dół, zobaczcie, mamy tutaj na przykład survival.pl, zaznaczamy sobie całość, czyli jakby całą długość tego naszego prefiksu, bo tu już się zaczyna strzałka, Ctrl-C, kopiujemy sobie to i tutaj mamy takie ABC, AC, taką tutaj opcję, klikamy sobie i słuchajcie, to musicie wszystko usunąć, żeby wam się przypadkiem coś nie pomyliło. Ctrl-V wklejacie w to miejsce i teraz możecie zmienić na dowolny prefiks, jaki chcecie. Na przykład sobie zrobimy raperka, dobra, .pl, zamieniamy wszystko i zobaczcie, akurat było tylko 5 prefiksów, klikamy sobie OK i teraz w tym momencie powinno nam to wszystko działać, ja sobie to jeszcze zapiszę. Zobaczcie, przeładujemy sobie Essentialsa, Essentials Reload, teraz jak teleportuje się na spawna, mamy właśnie ten napis, więc w ten sposób możecie sobie te prefiksy łatwo wszędzie pozmieniać, jeżeli macie przede wszystkim takie gigantyczne właśnie pliki. To by było na tyle w tym odcinku, jeżeli uważacie, że materiał wam pomógł, to oczywiście nie zapomnijcie skomentować, zostawić łapki. Jeżeli macie pomysły do tego, jak można by było jeszcze ewentualnie, jeżeli byście chcieli zobaczyć coś, drugą część takiego typu materiału, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!